Vitam vitam. It's Sunday, so it's time for tournament defense setup. This time we have three stars bloody battle with all factions. All factions, so there will be no weak or strong color. Bloody battle, so healing and resurrection have no effect. Of course, one of the strategies is to use minions. Hands down Kvazir is best option because he covers all allies. Blocks enemy's minions and his bees poisons enemy on hit. But hey, maybe you didn't know about that, but Kfazir was nerfed a while ago. His effect was on 4 turns, now it's only 2 turns. This is crazy. And there was no info about that on any update. Another good minion maker is Dawn. Mana Cat on minion hits is great. But we have more and more charge heroes, so it's easier to counter her. Let's see what I can set. Okay, I will go with um, Kvazir as tank. Even after nerf, he can be crucial in this tournament. Left flank, Delgun, and like always, I hope he will use first charge. Right flank. Um, i could go with dawn but i want to test new heroes so planchet he gives cover destroy minions from the target and hits hard left wing felton um, for family bonus and more covers and right wing grill just for fun there's no healing so i hope he will hit um. Yeah, he will hit all heroes with full power, but he's very slow, so that's risky. Uh, troops. This one looks bad, but yeah, I can swap them. Oh, I have this one. Yeah, defensive is better. So this will be my team. Let me know what you think about it. Good luck on your fights and see you next time. Witam w polskiej wersji. Jest niedziela, więc czas na ustawienie obrony do nowego turnieju. W tym tygodniu mamy trzygwiazdkową krwawą jadkę ze wszystkimi frakcjami. Wszystkie frakcje, więc nie będzie silnego ani słabego koloru. Krwawa jadka, więc leczenie i wskrzeszanie nie działa. Oczywiście jedną ze strategii jest tworzenie pomocników i bez dwóch zdań Kwazir jest najlepszą opcją, ponieważ chroni wszystkich sojuszników, blokuje pomocników przeciwnika, a jego pszczółki a również trują przeciwników przy trafieniu. Ale uwaga, może nie wiedzieliście o tym, ale Kwazir jakiś czas temu został znerfiony. Jego efekt trwał cztery tury. W tym momencie to tylko dwie tury, i to jest jakiś kosmos. Komu on przeszkadzał? Mi na pewno nie, bo grałem nim na wojnach. E, natomiast odnośnie tego osłabienia Kwazira nie było informacji w żadnym update'cie. Kolejny, e, fajny twórca pomocników to jest Don. E, ścinanie many przy trafieniu jest świetne, natomiast mamy coraz więcej postaci z ładunkami, więc jest łatwiej ją kontrolować. Zobaczmy, co mogę ustawić. No dobra, jeśli chodzi o pozycję tanka, to ustawię i tak Kwazira. Pomimo nerfu, nadal może być e, kluczową postacią w tym turnieju. Lewa flanka to będzie Delgun, i jak zawsze liczę na to, że będzie odpalał się na pierwszym ładunku. A prawa flanka, a tu mógłbym ustawić Don, ale chcę potestować nowe postacie, więc wchodzi planchet, e, daje zasłonę, niszczy pomocników z celu. I bije dosyć mocno. Lewe skrzydło, felton dla bonusu rodziny i większej ilości zasłon i zasłon o lepszej jakości. I jeśli chodzi o prawe skrzydło, to tu wejdzie sobie grill, po prostu dla grill. No majówka to trzeba grillować. Wchodzi grill dla zabawy, nie ma leczenia, więc liczę na to, że za każdym razem będzie uderzał z pełną mocą, natomiast jest bardzo wolny, więc to jest ryzykowne. To będzie moja drużyna. Tu tylko zmienię, żeby Kwazir miał ten bardziej defensywny. Dajcie znać, co myślicie o takim składzie. Powodzenia w Waszych walkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.